Strzegomska do naprawy, ulica, której remont trwa już kilka lat, doczekała się nowego wykonawcy. Oznacza to, że warstwa drogi na niektórych odcinkach zostanie zerwana, a nowy wykonawca ma oprócz naprawy dokończyć całość prac. Występują utrudnienia w ruchu. Poprzedni wykonawca drogi nie sprostał zadaniu. Naprawa wadliwej nawierzchni zostanie wykonana na jego koszt. Remont będzie kosztował 2,5 miliona złotych. Przystąpiliśmy do prac końcowych na ulicy Strzegomskiej. Ze względu na to, że nie byliśmy zadowoleni z jakości wykonanych warstw przez poprzednią firmę, musieliśmy się rozstać z poprzednią firmą, oczywiście nie zapłaciliśmy im za te rzeczy, które są niewykonane i w tej chwili wszedł nowy wykonawca, który będzie robił już całość robót. Remontowane odcinki będą zamknięte dla ruchu. Objazd ulicy Strzegomskiej wyznaczono ulicami Uczniowska, De Gaulle, Wieniawskiego, Długa, Wrocławska, Armii Krajowej, Wrocławska, Parkowa, 11 listopada, Noworudzka. Zamykamy odcinek, no powiedzmy nazwijmy to Walimski, czyli od ronda do ulicy Orkana, później będzie następnie robiony odcinek od Orkana do Zdrojowej i jako trzeci od Zdrojowej do skrzyżowania z Noworudzką i to będzie zamykana niestety całkowicie dla ruchu. Planowany czas zakończenia prac to początek lipca bieżącego roku.